This is a hard one. Cześć, hej, siemano, z tej strony Ecik. Zapraszam was do drugiego odcinka FIFA, kariera FSV Mainz. Dzisiaj będzie debiut Jakuba Koseckiego, który w ostatnim odcinku przeszedł do nas. I zobaczymy, jak to wejdzie. Dzisiaj mecz będzie z Hanowerem u siebie. Dajcie mi chwilkę, trochę przyciszę FIFA. No zrobię to. Przymontowanie. Dobra, Hanower zaczyna. Jakub Kosec już tu próbował odebrać piłkę, jednak się nie udało. Soto odebrał piłkę, wypuścił Koseckiemu i jednak nie przyjął. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, środkowy obrońca podaje do Mali. Mali przerzuca do Kazaki, jednak nic z tego. Przy piłce Stindl, ale był faulowany. Nie, jednak nie. O, Kosecki tutaj pokazuje, że ma prędkość. Brosiński z ruletką. Pięknie, Hoffman. Podanie do Mali, fake shot. I będzie wrzutka o Kazaki, jednak nie doskoczy. Jeszcze Brosiński będzie narzucał. I Hoffman. Aj, Mali nie przyjął i Alan jest przy piłce. Kontratak ze strony Hanoweru. Ruletka, jednak Mali na czele. Hoffman wybija na out. Oj, oj, oj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I dobrze, bramkarz. No, nawet nie znam jego imienia szczerze. No, może być groźnie. Po Kazaki do Koseckiego. Kosecki i asysta w pierwszym meczu. Zajebiście. Zobaczmy tą wrzutkę. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Cud za wspaniały strzał głową. Piękna bramka. Leonardo Bittencourt. No, kontratak znowu. Jest podanie, nie. I znowu bramkarz. Tym razem obrońca. Karius. Dalsza piłka do Diaza. Diaz do Koseckiego. Kosecki do Mali. Mali do Okazaki. Okazaki do Hoffmana. Jakieś driblingi. Okazaki na główkę, ale tym razem bramkarz broni. Case wrzuca, jednak nic. Alan przy piłce. Ale Brosiński nie dał się. Soto. Soto podaje do Gejsa. Jednak przepraszam. Okazaki przy piłce. Mali będzie strzał, jednak odebrana piłka.
Mam dla was pytanie, kogo myślicie mógłbym jeszcze kupić do tej kariery taniej i dobry? Bo dużo w sumie nie zostało z 2 miliony. Fajnie by było jeszcze znaleźć jakieś młode wzmocnienie z wysokim potencjałem. Kosecki. Ajajaj. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dalsza, ale zła piłka do Koseckiego. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczna. Niestety nic z tego nie wyszło. Aj. To była drużyna przeciwna. Wrzutka i znowu obrońca. Okazaki. Jak na razie ciężki mecz. Dzisiaj jestem sam. Wszyscy uciekli. Niestety. Ale kariera to można nagrywać samemu. Piłka do Koseckiego, jednak obrońca. Niestety. Dobra, jest jednak. Pierwsza połowa zakończona, jest 1-0 dla nas. Jak na razie jest dobrze. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Ajajaj, myślę, że przejdę. No, co się tu dzieje? Jest 1-1, niestety. Mamy powtórkę. Wyskok, uderzenie, gol i nic nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu. Daje sobie radę z wszystkim. Dobra, musimy sobie jakoś poradzić. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Hoffman. No kurwa. Miałeś tam biec Hoffman. Ale jest. Jest dośrodkowanie. Okazaki na 2-1. Ten gol daje im prowadzenie. Nie ma co, ale ten napastnik jest bardzo dobry. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Bramkarz przy tej akcji mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki.
dowiadamy się, że to dojdzie do Koseckiego. Mogłaby być praktycznie setka. Dobrze, Wolfscheid. Kurde. Niestety stracił piłkę. Szaleńczy atakuje obrońca. Kosecki. Niestety, ale został ograny przez Bittencourta. Ale Diaz. Chociaż widać było, że stracił równowagę. Okazaki. I 3-1. Idealnie. Jest nie do powstrzymania. Właśnie ustrzelił hat-tricka. Pierwszy hat-trick Okazaki. No, jest dobrze. Tylko liczę, że jak najszybciej dostanę mecze typu Borussia Dortmund, Bayern Monachium, FC Schalke, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, coś takiego. No i wypchnął ryba na zalinie. Jest rzut rożny. Teraz obrońca oddala grę od własnej bramki. Haj. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Brusiński, wstawaj. Kosecki. Co jest Koseckim? Nic nie może zrobić. Tylko ta jedna asysta. Ajajaj. Zapowiadało się, że dojdzie do tej piłki. Ale odzyskał. To się liczy. Piłka do Hoffmana, Hoffman narzuca. Bardziej był strzał, ale... Postaramy się tam dalej. Oj, na Krasnala. Tutaj już na tyłach gra Hanover. Chyba nie chcą przegrać więcej niż 3-1. Co to było? Na kilometr go depchnął. Co? Jakby to można było powiedzieć, sędzia chuj. Zaczęli rzutu wolnego, ależ bliski był szczęścia rzutu wolnego. To była niezła próba, niewiele zabrakło do szczęścia. Jonas Hoffman. Dobrze. Chyba było w piłkę, nie jestem pewny. Dobrze.
O, co to było, Brosiński? Udane podanie. Ma trochę wolnego miejsca. Co to był za strzał? Dobra, trzeba będzie popracować nad jego strzałami. Bo nie są za wybitne. Dobrze. Więc dziękuję Wam za oglądanie drugiego odcinka. No, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Trzymajcie się. Yo.